25 marca w sali konferencyjnej Wydziału Sztuki i Nauk Edukacji w Cieszynie miało miejsce spotkanie z ministrem nauki Dariuszem Wieczorkiem. Minister spotkał się ze społecznością akademicką, pracownikami naukowymi, studentami i doktorantami oraz pracownikami administracji i wsparcia kampusu cieszyńskiego. Spotkanie to miało na celu podjęcie dyskusji i przedstawienie opinii na temat różnych aspektów pracy naukowej i artystycznej. Uczestnicy zadawali również pytania związane z planowanymi zmianami w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Ja przede wszystkim cieszę się, że jestem tutaj z Wami, bo zawsze to dla mnie jest nowe doświadczenie. Chociaż wiecie, że to nie jest łatwo do Was dotrzeć ze Szczecina. Bo to jednak jest kawałek, ale zwłaszcza przez Warszawę dokładnie. Natomiast to też jest nowe doświadczenie ze względu na to, że też chcę zobaczyć, jak wyglądają właśnie takie oddziały, filie dużych uniwersytetów, które funkcjonują w tych mniejszych miejscowościach. Co do jednego, wszyscy jesteśmy zgodni, że jeżeli chodzi o uczelnie, to trzeba wspierać te ośrodki akademickie i te duże, właśnie i te mniejsze, takie jak tutaj w Cieszynie, bo one są miastotwórcze, one są regionotwórcze, wokół tego się wszystko buduje. To są miejsca pracy, ale to jest prestiż. To nie trzeba tego nikomu tłumaczyć, ale oczywiście musi to być robione mądrze i rozsądnie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.